Witajcie, kochani, znów. Teraz na temat, jakie kroki następne on podejmie w stosunku do ciebie. Czyli jakie będą jego następne kroki w stosunku do ciebie. Być może czekacie na jakiś ruch, na jakiś sygnał, na jakąś wiadomość, tak? Na jakąś akcję z jego strony. Więc jakie będą te kroki? Już oczyściłam karty i wylosowałam. Są to dwie talie tarota, różne talia, ale to jest tarot. Więc zobaczmy sobie, jakie są tendencje. Być może są różne Wasze sytuacje. Nie wiem, o kogo pytacie. Nie wiem, jakie są konstelacje, czy dwójkowe, czy trójkowe, czy czwórkowe nawet. W każdym bądź razie pytanie jest właśnie takie, czy jeśli macie kryzysy, kłótnie, zerwaliście, czasnęliście drzwiami, wyszliście, zablokowaliście go na WhatsAppie, na Messengera, po prostu, no, co on zrobi w stosunku do Was, by odnowić kontakt z Wami, tak? Zobaczmy to. Dzisiaj w niedzielę właśnie nie zdołam zrobić live, ale na pewno to będzie na następny tydzień, czyli w następny weekend lub piątek, sobota, niedziela. Muszę to zaplanować odpowiednio, ponieważ na ten weekend miałam dużo czytań prywatnych i energetycznie po prostu, no, jestem już wyeksploatowana. Są różne sprawy, prawda? Jeśli Państwo mają jakieś pytania do właśnie indywidualnych, tutaj wróżb są rozmaite właśnie sprawy i, no, indywidualne czytania są precyzyjne, więc na pewno biorą więcej energii. Dlatego dzisiaj już nie dam rady z tym live, ale czytania ogólne oczywiście, by mieć z Wami kontakt, ponieważ, no, myślę o Was i na pewno zrobimy live, nie zapomniałam, z okazji już teraz 1300 subskrybentów. Na pewno będzie ich do piątku jeszcze więcej, jeśli Państwo zasubskrybują mój kanał i będą lajkować i pisać komentarze. Bardzo zapraszam do tego. Będzie na pewno tych subskrybentów więcej w następny weekend, więc, no, zrobimy sobie piękny live tutaj, nie wiem, taką sesję live przy lampce wina być może. Opijemy po prostu naszą znajomość i każdy będzie mógł zadać jedno jasne, krótkie, konkretne pytanie do kart. Żadnych skomplikowanych, proszę, ponieważ to nie są indywidualne czytania. Na indywidualne czytania na pewno są różne skomplikowane pytania i sprawy, tak. Więc także bardzo serdecznie zapraszam. Na pewno w następny weekend jeszcze to ogłoszę. A dzisiaj czytanie ogólne, znów kolektywne, czyli jakie będą jego następne kroki w stosunku do Was. Dwie grupy, kochani. Serduszko ceramiczne. Pierwsza grupa. I aniołek biały. Druga grupa. Proszę wybrać grupy i zaczynamy. Proszę tak wybrać grupę, jak oko magnetyzuje, tak? I nie zmieniać. Tylko to, co Was przyciąga. Intuicyjnie. Dobrze? Nie myśleć po prostu, nie zmieniać, nie wybierać, tylko to ma być pierwszy taki sygnał, impuls. Pierwsza grupa, serduszko. Jakie będą jego następne kroki w stosunku do Was? Co on myśli? Jest w klatce mentalnej, jest zablokowany, zupełnie pasywny. Nie może zrobić ani ruchu, ani na pewno nie może, być może nie chce też w tym momencie, ale też nie może. Ponieważ blokuje go ósemka mieczy. Ósemka mieczy mówi o pułapce mentalnej, o klatce, z której nie może się wydostać, nie może się nawet ruszyć. Spętany, związany jakimiś swoimi, nie wiem, przekonaniami, wierzeniami, regułami,
po prostu męczy się sam ze sobą, męczy się właśnie ze swoim jakimś ego silnym, wierzy w coś, że coś musi, ale leży pasywnie, przegląda się właśnie w lustrze, myśli, grubluje, odcina od siebie emocje, nie chce nic widzieć, nie chce nic słyszeć, myśli tylko na poziomie umysłu właśnie, co powinien dalej zrobić. Ale męczy się, jest w takiej właśnie pozycji tutaj wewnętrznej męki mentalnej, uczuciowej, emocjonalnej. Więc na pewno w tej pozycji, tak, w tym modusie, w którym się teraz on znajduje, nie może raczej nic zrobić, ponieważ jest mu trudno wydostać się z tych pętów, które go właśnie tutaj ubezwładniają. Także w takiej właśnie pozycji się on znajduje, to myśli. To teraz co czuje? Co jest na poziomie jego serca? Cztery kielichy. Na pewno są w nim emocje. Jest jednak zranienie. Czwórka kielichów to smutek, rozczarowanie, apatia wręcz, być może stany depresyjne. Czuje się on samotny, ma jakiś wybór pomiędzy tymi kielichami, lecz nie widzi tego, co podsuwa mu los. Los podsuwa mu jeden piękny kielich, być może właśnie waszą relację, wasz związek. On tego nie widzi, lekceważy, nie zwraca na to w ogóle uwagi. Myśli o tym, co było, wspomina, rozpacza, jest sentymentalny, tęskni. Ma poczucie jakiejś straty, że coś właśnie stracił, być może właśnie was lub tą relację. Jest no zupełnie przygnębiony wręcz i nie zauważa tego, że być może musi wstać i aktywnie właśnie zrobić jakiś ruch, jakiś krok w waszym kierunku, by spróbować jeszcze raz, że jest to realne, jest to możliwe, jest to oczywiście być może właśnie nawet wręcz potrzebne zrobić szybko taki jakiś krok, tak, w waszym kierunku, lecz no dzisiaj jest on, jak widzicie, pasywny, niezdolny do takiego ruchu. Nie zauważa właśnie tej opcji, tej szansy. Nie zauważa właśnie tego pomysłu, prawda, wręcz go lekceważy. Tylko wspomina, jest zraniony, jest po prostu no tu intensywnie w jakimś swoim świecie, apatyczny. Także w tej pozycji tutaj, w tych dwóch kart, szczególnie właśnie tutaj, w tej klatce mentalnej i w tej apatii, na pewno nie wykona on dzisiaj lub w następnych dniach żadnego aktywnego kroku w stosunku do was. Wręcz traci tą szansę. Nie widzi tej szansy, że można to szybko wyjaśnić i odbudować. Jaki krok wykona on w waszą stronę? Odpowiedź na pytanie. Właśnie karta numer 3 ma nam odpowiedzieć na to pytanie, ale jest to karta dwóch mieczy. Karta dwóch mieczy mówi o potrzebie odejść, przepraszam, podjęcia jakiejś decyzji, lecz wahaniu się, niepewności, odganianiu od siebie wręcz uczuć. Wprawdzie jest tutaj właśnie myśl o jakiejś dwoistości, o jakiejś dualności, tak, o was, o związku, ale odgania właśnie od siebie rękoma, widzicie tutaj całymi rękoma te uczucia. Nie chcę po prostu nic myśleć, wiedzieć, słyszeć o emocjach. Jest po prostu zraniona ta osoba, o którą pytacie. Nie może podjąć w tym momencie decyzji. Patrzy już nie sercem poprzez właśnie ten pryzmat emocji, ale myśli rozumem, patrzy rozumem. Wycofanie, ta karta mówi o kompletnym wycofaniu emocjonalnym, o zamknięciu się wręcz na emocje, prawda? Czyli tutaj widzicie, zamyka oczy, zamyka uszy, odgania emocje. Zamknięcie się
właśnie jeśli chodzi o mowę ciała, o całą pozycję, zamknięcie się na emocje i uczucia. Myślenie tylko na poziomie głowy właśnie, co należałoby zrobić, ale zupełna taka bezwładność w tej chwili z tych, no absolutnie z tych trzech kart, tej mieszanki tych trzech kart, które mi tu wypadły, kochani. Klatka emocjonalna, mentalna, apatia, smutek uczuciowy, emocjonalny, niezauważenie szansy, prawda, którą jest właśnie podjęcie następnego kroku, odganianie od siebie emocji, niemożność podjęcia jakiejś konkretnej decyzji, zamknięcie się na uczucia i emocje. No w tym stanie na pewno nie podejmie partner dziś lub w najbliższych dniach, przez najbliższy czas, żadnego aktywnego kroku. Ponieważ jest jakiś zraniony, depresyjny, apatyczny, wręcz no, rozsmucony. Także przykro mi, ale tutaj jest raczej pasywność, niewiara, rezygnacja. Partner nie wierzy w to, że ten następny krok może coś tutaj dać, pomóc. Prawda? Na razie odgania wszystkie te opcje. Zamyka się, blokuje. Tutaj na dnie jeszcze talii tarota była karta siły, czyli musicie na pewno mieć ogromną siłę, taką wręcz zwierzęcą, lwa, by pokonać właśnie ten kryzys, ten ciężki stan. Braku kontaktu, braku pięknych, romantycznych chwil czy rozmów, właśnie tej pasywności partnera, jego rozczarowania. Musicie mieć dużo siły, by przetrwać ten moment i nie wątpić w siebie. Musicie mieć też właśnie tą kobiecą, taką piękną energię, ale również właśnie siłę lwicy, by to wszystko teraz wytrzymać. Także dziękuję grupie pierwszej. Takie tutaj są tendencje właśnie, o których mówią karty tarota. Nie załamujcie się. Ta wróżba jest na pewno teraz na ten no, najbliższy czas, czyli tydzień, na pewno na najbliższe dni, że wasz partner, o którego pytacie właśnie, na którego czekacie, jest w takiej bardzo smutnej, pesymistycznej wręcz energii. Także nie oczekujcie na pewno w następnych godzinach, w następnym dniu, na następny dzień czy w następnych dniach jakiegoś kroku aktywnego, prawda? Dajcie mu na razie spokój, wyciszyć się, po prostu dojść do swojej siły też. By uwierzył w to, że następny krok, następna szansa ma sens. Teraz zaczynamy, kochani, grupę drugą. Grupa druga wybrała aniołka. Zobaczymy, co zwiastuje aniołek właśnie dla grupy drugiej, kochani. Jakie są tutaj energie w kartach, które mi wypadły? Co on myśli? Vier Stäbe, czyli cztery buławy. Cztery buławy, kochani, to karta stabilności. Co on myśli? On chce na pewno zbudować coś z wami stabilnego. Chce, jest otwarty. Jest otwarty na następny krok. Jest radosny, wierzy, jest optymistyczny, jest przyjaźnie nastawiony, chce harmonii z wami, chce się dobrze czuć z wami w związku, chce pokonać właśnie te wszystkie te dylematy, problemy, kryzysy. Jest otwarty właśnie, by aktywnie coś zrobić w waszym kierunku. Potrzebuje was, chce takiego, czuje taką przynależność do was, chce, jakby cieszy się już wręcz, bo to jest karta radości. Cieszy się wręcz już na ten następny piękny moment z wami. Chce właśnie wyjść do was z jakąś inicjatywą, z radością, z przyjaźnią. Chce właśnie być taki pełen harmonii, przyjazny, przychylny do was, by wyjaśnić te wszystkie teraz problemy, które zaistniały. Ta karta mówi o tym, że na pewno po prostu partner do was powróci, zrobi następny krok, że jest otwarty właśnie na rozmowę z wami, że ma
w sobie takie bardzo pozytywne nastawienie, pozytywne myśli, optymistyczne energie. I to nawet, kochani, może stać się w przeciągu 4 dni, że partner, to, znaczy czas w tarocie jest chwiejny. Proszę nie trzymać się kurczowo tego, jak deski ratunku, 4 dni, ojej, liczycie już godziny, tak? 24 godziny na dobę razy 4 dni, nie. Proszę wziąć to wszystko bardzo ruchomo, płynnie. 4 dni oznaczają plus, minus, 4 dni mogą tutaj nastąpić jakieś aktywne próby właśnie podjęcia jakiegoś kroku ze strony waszego partnera, o którego pytacie. Na pewno myśli o tym i chce bardzo, bardzo zbudować z wami coś solidnego. Chce przejść jakby do następnego etapu, lepszego, radośniejszego waszego związku. Chce szybko wszystko wyjaśnić. Nie chce w ogóle się smucić tym. On chce radości. Następna karta, co czuje, jego uczucia. Cein, Münzen, czyli 10 talarów, 10 monet, kochani. 10 monet, stabilizacja, dojście do końca jakiegoś projektu, zaczęcie nowego, pięknego projektu, sukces, dobrobyt, spełnienie marzeń, stabilność. Także, kochani, najlepsza karta tej monet, która mówi o wewnętrznym i zewnętrznym po prostu tutaj na pewno sukcesie, o bogactwie, nie tylko finansowym, ale również duchowym, emocjonalnym, że właśnie szczęście obopólne, prawda, jest tutaj też para, czyli obopólne szczęście, zbudowanie czegoś bezpiecznego, stabilnego, długotrwałego, szczęście razem właśnie przeżywać. Także też jego instynkt mówi mu, że wy jesteście właśnie tutaj tą właściwą osobą, by on spełnił się tutaj uczuciowo, czy zawodowo, czy duchowo, czy mentalnie, czy właśnie on wierzy w to i będzie na pewno robił krok, by po prostu jakby dosięgnąć tego sukcesu. Ta karta mówi również o gruntowaniu rodziny, założeniu rodziny, o stabilizacji, o spełnieniu się właśnie w takim pięknym związku, o jakby radowaniu się, no, poczuciu właśnie tego pięknego związku, relacji, o potrzebie bycia szczęśliwym, o potrzebie zbudowania sobie takiego właśnie gniazdka bezpiecznego, o potrzebie właśnie stabilności, bezpieczeństwa w związku. O bogactwie właśnie takim, nie tylko właśnie finansowym, ale też właśnie duchowym. I o spełnieniu się w takim pięknym związku. Wprawdzie ta karta mówi tutaj o powolnym tempie rozwoju takiego sukcesu w waszej relacji do maksymalnie 10 miesięcy może jednak ta relacja rozwinąć się w bardzo dobrym kierunku. W przeciągu 10 miesięcy. Także, kochani, na pewno będzie tutaj krok partnera aktywny w waszym kierunku, ponieważ partner pragnie tego spełnienia emocjonalnego, duchowego w związku. Co będzie? Odpowiedź na pytanie, czy właśnie będą jakieś kroki, jakie będą kroki w jego kierunku. Karta wieży, kochani. Jego kroki w waszym kierunku będą szybkie, raptowne, no bardzo takie stanowcze. Coś właśnie, co było, ta stara struktura się zupełnie rozwali. Będą po prostu z niej tylko zgliszcza i ruiny, czyli zacznie się między wami coś zupełnie nowego, nowy etap życia, nowy początek, nowe, zupełnie inne, piękniejsze, jeszcze lepsze emocje, lepszy związek. Te stare jakieś takie problemy wasze, nie wiem, frustracje, wszystkie odejdą, wszystkie się zburzą, będą nieważne, będą, po prostu odejdą do przeszłości. Uwolnicie się z tych starych właśnie takich męczących was struktur. Zaczniecie jakby na nowo, nowy start. Ta karta mówi zupełnie o takim resecie i nowym starcie po prostu.
czyli nauka na starych jakichś głupawych błędach i rozpoczęcie zupełnie czegoś od zera, czegoś lepszego, tak? Także stare zapomnijcie, wyrzućcie i jakby oczyśćcie, prawda? I zacznijcie zupełnie od zera, taki reset w związku. Także to, co zburzyło się, nie rozpaczajcie po tym. Wróci do Was partner zupełnie jakby z nowym takim wiatrem w żaglach, tak? Czyli Wasze, oczyśćcie zupełnie Wasze te stare takie tutaj relacje i zacznijcie zupełnie od zera. Czyli musicie jakby rozpoznać, że Wasz związek, jeśli przyjdzie do Was partner, zrobi jakiś krok właśnie aktywny, że Wasz związek potrzebuje radykalnej zmiany, prawda? Radykalnych po prostu tutaj przemian, by zbudować coś innego i nie wracać do tych starych właśnie tutaj struktur. Także na pewno będzie tu jakiś szybki, nawet wręcz powiem szczerze, taki jakby szybki, wybuchowy obrót spraw. Bardzo konkretny, raptowny, szybki, właśnie szybka zmiana, nowa, zupełnie jakby od zera szansa na odbudowanie czegoś. Więc kochani, tutaj są inne energie. Dzisiaj pokazują karty, że jesteście tutaj właśnie jeszcze, dzisiaj, na dzień dzisiejszy, jeszcze w pozycji wisielca. Czyli patrzycie na te sprawy z innej perspektywy, myślicie, co tutaj raptownie zmienić, przemienić. Na pewno dzisiaj jeszcze potrzebujecie tutaj, by Wasza dusza, głowa się jakby uwolniła z tych wszystkich takich starych schematów, żeby wszystko właśnie zostawić, puścić, wszystkie te negatywne sprawy, co się między Wami wydarzyły, blokady puścić, zobaczyć to z innej perspektywy, znaleźć jakieś nowe idee, zupełnie nowe pomysły i jak właśnie przejdziecie na normalną pozycję, zaczniecie zupełnie szybko, raptownie, z pasją, z motywacją coś na nowo. 12 godzin może jeszcze potrwać właśnie ta pozycja tutaj tego wisielca, po czym zmieni się właśnie ta pozycja z tego stanu pasywnego w stan aktywny, w stan przemyślenia wszystkiego od nowa, zaczęcia od właśnie zera, prawda? Czyli coś właśnie, jakiegoś podjęcia jakiegoś ryzyka na nowo. Więc życzę Wam tego z całego serca, kochani. Życzę Wam oczywiście, by tutaj się szybko coś nowego rozwinęło, pięknego, odważnego, i byście zaczęli wszystko od nowa i nie od zera. I nie patrzyli na te stare właśnie tej jakieś obciążające Was ruiny tego związku, czyli coś, co się zawaliło, obciążyło Was, tylko zaczęli po prostu od zera, od początku. Dziękuję serdecznie dwóm grupom. Proszę o komentarze, czy z Wami właśnie te grupy tutaj rezonują. Proszę o feedback, proszę o lajki, proszę o abonament mojego kanału, odwiedziny na moim kanale. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam gorąco i do usłyszenia, kochani Państwo, już wkrótce.